Cześć Zbigniew Drzewiecki, Fundacja Mobilni Polacy. Witam Was na vlogu i do Z. Dziś parę słów o tym, w jaki sposób przetrwać i wygrać interwiu, które wcześniej czy później w Waszym procesie rekrutacji z całą pewnością się wydarzy. A w związku z tym, że wydarzy się z całą pewnością, nie ma sensu odwlekać tego momentu. Wielu wolontariuszy obawia się tego, kandydatów na wolontariuszy, obawia się interwiu. Wiadomo, jest to sytuacja dla wielu osób niekomfortowa. Jesteśmy poddawani jakiejś ocenie, rozmawiamy z obcym facetem albo kobietą, albo grupą ludzi przez Skype'a. Nie znamy ich, nie jeszcze zwykle rozmawiamy w języku dla nas obcym. Więc jest wiele elementów stresogennych, które temu procesowi towarzyszą. Ale w związku z tym, że jeżeli projekt jest w miarę poważny i ludzie, którzy go realizują, podchodzą w sposób odpowiedzialny do procesu rekrutacji, nie możecie uniknąć interwiu, ponieważ wcześniej czy później, zanim przyjdziecie na projekt, to jest warunek sigfa non, który musi zostać spełniony, więc nie ma sensu tego odwlekać i, i, i frustrować osoby rekrutujące. Co więcej, jeżeli unikacie, no to wysyłacie sygnał do, do, do osób, które chcą Was na ten projekt przyjąć, że coś z Wami najzwyczajniej w świecie nie gra. Także no wystawiacie się na ryzyko takie, że... Organizacja goszcząca, koordynująca czy wysyłająca, która zdecydowała się na ten kontakt, a więc postawiła Was już w jakimś gronie ludzi wyselekcjonowanych, nie dostając informacji po raz kolejny, że niestety dzisiaj Wam nie pasuje, bo to czy tamto, no po prostu da sobie spokój i napisze, napisze przy Waszym CV i liście motywacyjnym adnotację. Wygląda dobrze, ale. Nie daje nam szansy na to, żeby zweryfikować to, co napisał w CV, napisała. I w związku z tym nie możemy kontynuować procesu rekrutacji. Koncentrujemy się na tych, których CV, list motywacyjny być może były mniej zachęcające, ale są to osoby, które przynajmniej dają nam szansę na ten kontakt bezpośredni, jakim jest rozmowa wideo, czy w ostatecznym. Jeżeli nie ma innej szansy, no to rozmowa telefoniczna. Nie bójcie się tego. To jest. Potraktujcie rozmowę na Skype'ie z osobami rekrutującymi tak samo, jakbyście rozmawiali ze znajomymi, z członkami rodziny, czy z kimkolwiek, z kim lubicie na tym Skype'ie czasem sobie porozmawiać. A jak wcześniej nie mieliście doświadczenia w rozmowach Skype'owych, to sobie kilka. Próbnych rozmów z, 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 z osobami jakimiś bliskimi Wam. Przeprowadźcie, tak, żeby oswoić się z tą formą komunikacji. Ona nie jest w żaden sposób w XXI wieku zaawansowana, jest jednym z w, w pełni uprawnionych kanałów komunikacji. Tego nie ma się czego bać. Pamiętajcie, że jeżeli już ktoś Was zaprasza na interwiu Skype'owe w ramach procesu rekrutacji na projekt DVS, to oznacza tyle, że coś mu się spodobało w Waszym CV, w Waszym liście motywacyjnym. Coś pozwoliło tym dokumentom pierwszego kontaktu, które wysłaliście przebić się i doprowadzić Was do miejsca, w którym jesteście w tej chwili, czyli do tak naprawdę drugiego etapu rekrutacji. Więc należy się cieszyć i podjąć to wyzwanie, tak? bo przerwanie w tym momencie będzie oznaczało, że w ogromnej większości przypadków, że niestety, ale na projekt nie wyjedziecie. Mało jest organizacji, które decydują się na podjęcie ryzyka tego rodzaju, że tylko i wyłącznie na podstawie CV, listu motywacyjnego przyjmuje wolontariusza na projekt. Dlatego, że może się zdarzyć tak, że CV napisał Wam kolega, a list motywacyjny przepisaliście od koleżanki. I, I one mogą, niestety, ale być bardzo fajne, a jednocześnie kompletnie nic nie mówić o Was. I tak długo, jak długo nie uda się nawiązać bezpośredniego kontaktu i w miarę zweryfikować to, co. To wrażenie, jakie rekruter sobie wyrobił na wasz temat na podstawie tych dokumentów, tak długo nie będziecie zakwalifikowani do projektu IVS. Mówimy o, o wrażeniach. Jeżeli macie wrażenie w trakcie tej pierwszej rozmowy na, na Skype'ie, że rekruter, z którym rozmawiacie, nie jest osobą, z którą chcielibyście rozmawiać na co dzień, to macie parę wyjść. Czyli jedno jest takie, żeby go zapytać wprost, czy ją, czy jest osobą, która ma regularny kontakt z wolontariuszami w trakcie projektu. Jeżeli tak nie jest, no to okej, okay, ale zwykle tak jest. I teraz może oczywiście być tak, że osoba rekrutująca ma akurat zły dzień. Nie wiem, zdechł jej chomik, miała stłuczkę rankiem i jest wściekła na cały świat, albo wściekły, i dlatego te fale, które między Wami gdzieś tam się przewijają, nie, nie, są, nie są najlepsze. Po to, aby wykluczyć taką sytuację, warto wówczas zaproponować, że może w takim razie prosicie jeszcze o jedno interwiu, drugie, trzecie. Dlatego, że wówczas będziecie w stanie sobie zweryfikować, czy, czy ta komunikacja z tą osobą, która z wami przeprowadza interwiu, była niefajna, ponieważ było to incydentalne zdarzenie, czy też rzeczywiście coś między wami nie gra i no, no nie ma jakiejś elementarnej chemii i poczucia porozumienia. Bo jeżeli go nie ma, to istnieje duże ryzyko, że nie będzie go również, nie będziecie go potrafili znaleźć również w trakcie projektu. A jeżeli nie będziecie w stanie znaleźć elementarnego porozumienia, nie będziecie mieli umiejętności komunikowania się, nie będziecie lubili rozma, rozmów ze swoim koordynatorem, ze, z osobami z organizacji goszczącej, no to niestety, ale z Waszego punktu widzenia, to będzie miało bardzo duży wpływ na jakość tego projektu. Czy trudno się po prostu pracuje z kimś, z kim się nie lubi rozmawiać, z kim się nie lubi komunikować. Także bierzcie to wszystko pod uwagę i pamiętajcie, żeby też ufać swojej intuicji. Zapiszcie sobie listę pytań i też nie bójcie się w trakcie interwiu, spojrzeć na kartkę i sprawdzić, czy wręcz odczytać pytanie, które macie do osoby rekrutującej, bo wiadomo, że tych elementów strasogennych w trakcie rozmowy skype'owej, szczególnie mającej taki charakter weryfikacji tego kim jesteście, jakie macie nastawienie, jest sporo no, musicie operować językiem, który zwykle nie jest waszym ojczystym językiem rozmawiacie z osobą nowo poznaną Rozmawiacie o czymś, co no skoro jesteście kandydatami, no to jest dla was ważne, chcielibyście na ten projekt pojechać, tak. Także jest sporo elementów stresowych, które mogą spowodować, że zapomnicie zapytać o rzeczy kluczowe, ważne dla was. A no jasne, że chwilę po interwiu można ochłonąć i, i wysłać 10 pytań mailem, ale wówczas ten czas, w którym. Yy, Ktoś będzie miał możliwość odpowiedzi na to, może się wydłużyć czasem do, do tygodnia czy, czy dwóch. A w momencie, gdy macie te pytania zapisane i zadacie je w trakcie rozmowy, to możecie w trzy sekundy uzyskać odpowiedź, która rozwieje wam wątpliwości na temat ty, które czasem spędzały wam sen z powiek całymi nocami. Tak? Czasami wydają wam się kwestie jakieś ważne, bardzo trudne, a okazuje się, że one są bardzo dobrze, czytelnie rozwiązane. Rekruter czy osoby, które z Wami rozmawiają, w ogóle nie są zaskoczone tym, że o to pytacie, albo wręcz przeciwnie, są zaskoczone, rozbawione, ale potrafią w sposób czytelny i przekonujący dla Was wytłumaczyć Wam, jak się sprawy mają. I wówczas wiecie, na czym stoicie, to też jest dla was informacja, tak? czy, czy, czy organizacja traktuje projekt poważnie, czy traktuje was jako kandydatów poważnie, czy ma odpowiedzi na pytania, które sobie zada, zadajecie, czy was nie zbywa, czy, was nie, czy nie próbuje jakoś obejść tematu, tak? no, Nie wiem, pytacie o to, jakie są warunki w mieszkaniach, w których będziecie spali, a nie uzyskujecie konkretnej odpowiedzi, tak? To się może czasami zdarzyć, że na przykład organizacja jeszcze nie wynajęła mieszkania, w którym będziecie mieszkać i nie jest w stanie Wam powiedzieć bardzo precyzyjnie, czy, nie wiem, łóżko będzie po lewej stronie, czy po prawej stronie w Waszym pokoju. Ale co do pewnych standardów, zawsze powinniście otrzymać bardzo precyzyjną odpowiedź. I tutaj, jeżeli pytacie, czy będziecie mieli swój pokój na cały projekt, to. Odpowiedź jest zero-jedynkowa, albo będziecie mieli, albo nie będziecie mieli. Jeżeli organizacja kluczy i nie daje wam czytelnej odpowiedzi, no to należy się zastanowić, dlaczego tak jest i być może wstrzymać się z decyzją dotyczącą tego czy innego projektu. Nie miejcie kompleksów dotyczących poziomu waszego języka, no prawie na pewno będzie to język angielski. W którym odbywa się rozmowa mająca charakter tego interwiu. Dlatego, że no tak jak już mówiłem parokrotnie wcześniej, oczywiście są różne projekty, są, są projekty, w których ten angielski na poziomie w miarę komunikatywnym jest sprawą ważną, a jest sporo projektów, w których jest on rzeczą drugorzędną. I często dla organizacji nie jest najważniejsze to, żebyście mieli dobry angielski na początku projektu, tylko jest kilka innych elementów, które są dla nich w tym konkretnym projekcie ważne. Na przykład, wasze zaangażowanie w jakieś sprawy ekologiczne, czy, czy wasza pasja, czy wasze inne umiejętności, które niekoniecznie są umiejętnościami językowymi, ale na przykład artystycznymi. Także tym się nie przejmujcie i to, co podkreślałem też już parokrotnie, kluczowe jest to, żebyście nie oszukiwali. Że wiadomo, że trudno oszukać na tego, jaki, jaki poziom językowy pre, prezentujecie w trakcie, w trakcie interwiu, ale też nie oszukujcie na przykład wizerunkowo. To znaczy, jeżeli nie macie zwyczaju codziennie chodzić w garniturze i, 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 i pod krawatem. Albo nie macie zwyczaju zawsze prasować koszul, to też nie ma specjalnego powodu, ażeby do tego konkretnego spotkania z organizacją goszczącą czy koordynującą za pomocą Skype'a przebierać się w jakikolwiek sposób, czy tworzyć jakiś fałszywy obraz siebie. Dlatego, że to może też spowodować, że zostaniecie fałszywie odebrani przez organizację goszczącą, przez osoby, które rekrutują. No i traficie do projektu, do którego kompletnie nie pasujecie. Znajdziecie się w jakiejś instytucji bardzo zierarchizowanej, o bardzo skostniałej strukturze bardzo określonym podziale ról, a tak naprawdę wszystko w Was mówi, że jesteście zdecydowanie bardziej duszą wolną, artystyczną, o nastawieniu hipisowskim. Przykładowo. Więc jeżeli jesteście kimś takim, to lepiej to. Po... Oczywiście nie chodzi o to, żeby zasiąść do interwiu i przywitać się z wielką szklanką whisky w jednej ręce, a z jointem, w którym prawdopodobnie znajduje się nie tylko tytoń, w drugiej ręce. Tak? Natomiast chodzi o to, żeby być szczerym na temat tego, kim na danym etapie życia jesteście. Bo jeżeli nawet uda Wam się zafałszować ten obraz, to możecie trafić na projekt, który, będzie, który nie będzie Wam w ogóle sprawiał przyjemności. I to będzie porażka, oczywiście, rekruterów. Oczywiście organizacji goszczącej, oczywiście organizacji wysyłającej, oczywiście organizacji koordynującej, ale przede wszystkim będzie to wasz własny błąd. Ponieważ to wy spędzicie kilka miesięcy, a nawet rok życia w miejscu, do którego nie pasujecie, w którym, do którego Wam jest kompletnie nie po drodze. Więc nie narażajcie się na to. Starajcie się pokazać, kim naprawdę jesteście. I co się może zdarzyć najgorszego? No, może się okazać, że tak, rzeczywiście nie pasujecie do tego projektu, ale wtedy ci ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie kamery, zobaczą, zobaczą Was i odpowiadając szczerością na szczerość, co jest dość częstą reakcją wbrew pozorom, po prostu Was zapytają: Czy to jest Wasz standardowy sposób zachowania? Czy rzeczywiście w rozerwanym teśircie, czy jednak? Chodzicie w marynarce, czy zawsze macie irokeza na głowie, czy tylko dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest wasz stosunek do tego, czy tamtego. I mając te informacje, bardzo często dadzą wam jakieś sensowne rady. Nawet jeśli uznają, że to nie jest moment, w którym powinniście przyjechać na dany projekt na EVS. Do tej konkretnej organizacji. Powiedzą wam, słuchajcie... Przepraszam Cię, ale z tej rozmowy jasno wynika, że Ty tak naprawdę nie szukasz, nie jesteś w stanie się odnaleźć na naszym projekcie. Ale myślę, że byłabyś świetna w projekcie, który organizuje nasza zaprzyjaźniona organizacja w innym mieście, w innym państwie o zupełnie innym charakterze. Często tak bywa. Także nie czepiajcie się. Rękoma, nogami i zębami jakiegoś projektu, bo ktoś się do was odezwał, i nie próbujcie za wszelką cenę pokazać się od strony, która spowoduje, że zostaniecie na ten projekt przyjęci. Nie ma sensu kłamać, dlatego że dokonujecie wtedy gwałtu na własnej naturze. I to docelowo prowadzi tylko i wyłącznie do szkód. Wyrządzacie krzywdę przede wszystkim sobie. Jeżeli chodzi o to, powiedziałem już parę słów na temat tego, jak powinniście wyglądać, nie uważam, że tutaj należy jakoś przesadnie pudrować sobie twarz i nosek. Jeżeli chodzi o otoczenie, w którym to się odbywa, no też zwykle jest tak, że nie macie jakiegoś, to trudno wynajmować studio filmowe do tego, żeby, żeby przeprowadzać interwiu, ale... Wręcz uważam, przynajmniej takie, takie są nasze odczucia, naszych zaprzyjaźnionych organizacji, ludzi, którzy rekrutują do naszych projektów, że często to naturalne środowisko, które słychać w tle, albo nawet widać, jest absolutnie pozytywnym sygnałem wysyłanym do, do osoby rekrutującej, ponieważ buduje jakąś no, więź, poczucie tego, że przestaniecie, przestajecie być dla takiego rekrutera osobami anonimowymi. Zaczynacie kojarzyć mu się już nie tylko z tym, co przeczytał i w części zapamiętał, albo nie, w waszym CV, albo w liście motywacyjnym, ale też zaczyna was kojarzyć z tym, że ok, a co to jest? No tak, to jest szczekanie psa, tak? Mam psa, nazywa się tak i tak, bardzo go kocham, ale jestem gotowa, gotów zostawić go i będzie się nim opiekował mój młodszy brat, aha, masz młodszego brata, tak, mam brata, opiekuję się nim i dlatego uważam, że będę również świetnie opiekować się dziećmi w trakcie projektu, na przykład, tak, to co się dzieje wokół też was w jakiś sposób uwiarygadnia, więc nie ma powodu się stresować tym, że a, przyjdzie, wejdzie mi w kadr, Młodsza siostra, starszy brat, po biurku przebiegnie chomik, czy białe myszki, tak? Może niekoniecznie białe myszki, ale chodzi o to, że wszystko co, wszystko co się dzieje w waszym życiu jest dla rekrutera jakąś informacją nie jesteście w stanie przewidzieć tego, czy ta informacja jest informacją pozytywną, czy negatywną, czy staje was w dobrym świetle z punktu widzenia projektu, bo go nie znacie tak dobrze, jak osoba rekrutująca. W związku z tym nie ma sensu tej rzeczywistości zaginać, naginać, tak jak w waszym wyobrażeniu powinien wyglądać idealny kandydat na wolontariusza IWS. Nie ma czegoś takiego jak idealny kandydat na, na wolontariusza IWS. Jest idealny kandydat do konkretnego, bardzo konkretnego projektu w bardzo określonym miejscu, ale ten Kandydat może mieć bardzo wiele twarzy i może wyglądać bardzo różnie. Dlatego musicie zdać się na to, co pomyśli o was ta grupa, która uczestniczy w procesie rekrutacji z drugiej strony. Naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście stawiali na szczerość, otwartość i komunikowanie tego, co myślicie, jak myślicie, bez, ża bez stosowania żadnej autocenzury. Bo wtedy dajecie sobie i osobom z projektu szansę na to, żeby traktować się poważnie, żeby oni mogli wam pomóc, dostając informacje, tak jak mówię. Nawet jeżeli wam się będzie wydawać w krótkiej perspektywie, że, że to nie o to wam chodziło, tak, żeby ktoś wam powiedział: Nie, słuchajcie, no, sorry, ale kompletnie nie nadajecie się do tego projektu, to to jest wspaniała informacja, dlatego że ona pozwala wam przestać śnić, kumulować i swoją energię i ją kierować w strony, które, które są ślepą uliczką. Dlatego taka rozmowa zawsze może Wam otworzyć oczy i drzwi do czegoś zupełnie innego. Więc y, dobrze jest czasem usłyszeć nie, usłyszeć dlaczego nie, i zrozumieć, że być może to nie jest moment i może rzeczywiście ten pomysł, który mieliście, nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Na świecie, ale nigdy nie jest tak, że jest tylko jeden projekt. W związku z tym, jeżeli ktoś wam mówi tu nie, to ok, intensyfikujecie swoje działania na innych frontach. Szukacie dziesięciu innych projektów. Tak jak mówię, pytacie o rady tych, z którymi rozmawiacie na tym interwiu. Albo piszecie potem do nich maila. Piszecie OK, słuchajcie, co byście mi zaproponowali? Jak myślicie, gdzie w jakiego rodzaju projektach bym się odnalazła odnalazł lepiej? Mało jest ludzi którzy zignorują taki mail albo odpowiedzą na niego to nie moja sprawa, zajmij się swoim życiem i tak dalej. Większość ludzi przez chwilę zaangażuje swój umysł w to, żeby zastanowić się w jaki sposób może może wam coś podpowiedzieć. To zawsze jest tylko podpowiedź. Nie traktujcie tego co powiedział wam ktokolwiek jako jakiejś prawdy objawionej, ale zebranie takiej Informacji od różnych ludzi, którzy widzą Was po raz pierwszy, drugi, trzeci w życiu, może Wam pomóc zobaczyć siebie z innej perspektywy. Także etap interview w procesie rekrutacji dla nas jako organizacji i z tego co wiem dla wielu innych, jest takim momentem sprawdzającym to, na ile to, co napisaliście w tych pierwszych dokumentach, w CV, w liście motywacyjnym. Koresponduje, jest koherentne, spójne z tym obrazem Was, z jakim udaje nam się spotkać jako, jako osobami, które weryfikują to wszystko. I dlatego właśnie nie ma sensu zaczynać tego procesu rekrutacji z Waszej strony, opierając to na jakimś zafałszowanym obrazie, czyli wysyłając. CV, które napisał starszy brat, jakiś doświadczony kolega, który już przeszedł przez IWS, albo list motywacyjny został napisany przez waszą zaprzyjaźnioną koordynatorkę. Na przykład, to musi być wasze. Te dokumenty muszą być wasze. Mają spełniać te podstawowe warunki, które, o których już mówiłem w, w odcinku dotyczącym CV i listów motywacyjnych, ale przede wszystkim. Muszą być odzwierciedleniem tego, kim naprawdę jesteście. Bo tylko wtedy macie szansę potwierdzić to w trakcie interwiu. A jeżeli to, ten obraz będzie niespójny, no to narażacie się na to, że osoby rekrutujące nie uwierzą w to. Powiedzą, no coś tu nie gra. Skoro ten, ten kandydat na wolontariusza, na wolontariuszkę próbuje nas ściemniać, koloryzować, oszukiwać na poziomie. Na, na, tym, na tak wczesnym etapie, no to należy się spodziewać, że będzie również czynił, czyniła podobnie w trakcie projektu, a tego, tego nikt nie chce. Jesteście w projekcie równoprawnym partnerem dla organizacji goszczącej, organizacji koordynującej i organizacji wysyłającej. Nie obawiajcie się, że interwiu będzie jakimś wzmożonym gradem pytań, które z prędkością Karabinu maszynowego, osoba, która z wami rozmawia, wam zada i będzie oczekiwała natychmiastowych i jakichś najlepszych odpowiedzi, których się wyuczycie? Tak nie jest. To jest niemożliwe. I nikt tego nie oczekuje, że na przykład będziecie mieli encyklopedyczną wiedzę na temat Erasmusa, na temat programu ivs Oczywiście jest świetnie i budzi to. Entuzjazm, radość i ogromny szacunek rekruterów, gdy w momencie, gdy pytają Was o to, czy wiecie, jak rozwinąć Skróty VS, albo czym jest program Erasmus, jesteście w stanie cokolwiek powiedzieć, i nie robicie wielkich, jak spotki oczu z przerażenia, tak? To jest super, ale jeżeli nie wiecie to też możecie powiedzieć, że niestety nie pamiętacie rozwinięcia tego skrótu, ale wiecie, czujecie całym sercem, ciałem i umysłem, że wolontariat jest tym, co chcielibyście przez najbliższe parę miesięcy w życiu robić. To jest uczciwsze i sensowniejsze niż jakieś próby ściemniania, tak? że tutaj właśnie wiedzieliście, ale w tej chwili zapomnieliście. Mówcie jak jest. I będzie dobrze. Na pewno powinniście przygotować sobie, pomijając to, wszystko, co powiedziałem, że nie ma jedynych dobrych odpowiedzi i nie ma jakiegoś zestawu pytań, które na pewno padną. Niemniej jednak, no, ta rozmowa jest po coś. Organizacja goszcząca i koordynująca chce mieć pewność albo przynajmniej Przekonanie, że jest szansa, że nie zrezygnujecie z tego projektu po tygodniu czy po dwóch, bo okazało się, że tęsknicie za chomikiem zostawionym w domu albo nie wiem, kuzynostwem, tak? Albo mamą i nie jesteście w stanie żyć, żyć poza, poza domem albo za przyjaciółmi. Dlatego ważne jest to, jaką macie motywację do wyjazdu i jakie macie doświadczenia wcześniejsze, które mogłyby. Potwierdzić albo dać nadzieję organizacjom goszczącym i koordynującym i wysyłającym na to, że rzeczywiście jako ten wolontariusz będziecie w stanie ten rok przeżyć i być szczęśliwymi ludźmi, dobrze spełniającymi swoją rolę. Może być tak, że motywacja będzie tym, co przekona organizację goszczącą, osoby rekrutujące. Może być tak, że wasze doświadczenia, no idealnie jeżeli jest i to i to, ale oczywiście znowuż nie ma co dorabiać sobie jakichś historii, jeżeli jej nie było. Jeżeli mieszkaliście dotychczas z rodzicami i dobrze się z tym czujecie, bo macie na przykład 18, 19, 20 czy 25 lat i macie kochających rodziców wielki dom i jest naprawdę świetnie, to nie ma powodu, żeby opowiadać osobom, z którymi rozmawiacie bajki na temat tego, jak to już żyliście na pięciu różnych kontynentach po 2-3 lata? Ale wówczas możecie eksponować to, że jesteście zmotywowani właśnie do zobaczenia, jak to jest być poza domem, jak to jest zrobić coś na własny rachunek, jak to jest zrobić coś dla innych, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziecie w stanie w sposób naturalny i przejrzysty, Pokazać, że rzeczywiście macie chęć i ambicje zrobienia czegoś, czego dotychczas w życiu nie robiliście i co jest dla Was wyzwaniem i czego się być może nawet trochę boicie, ale jednak chcecie tego spróbować, to jest spora nadzieja, że ten ktoś po drugiej stronie kamery da Wam na to szansę. Dlatego, że EVS nie jest oczywiście skierowany tylko i wyłącznie do tych, którzy już mają niesamowite doświadczenia, no, którzy paradoksalnie już nie potrzebują IWS-u. IWS jest między innymi po to, żeby rozwijać się, rozwijać swoją inteligencję, zdolności międzykulturowe, tak? Żeby zdobywać różnego rodzaju umiejętności społeczne. One są czasami nawet ważniejsze niż to, co stricte wykonujecie jako waszą codzienną, rutynową pracę wolontariacką. Ona jest oczywiście ważna, ale w trakcie wolontariatu też zdobywacie doświadczenia takie najbardziej podstawowe: właśnie jak żyć, przeżyć i się nie pozabijać, albo nawet w najlepszym razie nie pokłócić, z, albo zdobyć przyjaciół spośród ludzi, z którymi będziecie mieszkali w tym samym mieszkaniu, bo rzadko jest tak, że organizacja wynajmuje Wam Mieszkanie, w którym jesteście samodzielnie. Zwykle jest tak, że macie swój pokój, owszem, ale jest yy, współdzielona kuchnia i łazienki. W związku z tym, na tych kilkudziesięciu metrach kwadratowych musicie żyć z ludźmi, którzy są często z różnych, z innych kultur, a już z całą pewnością z innych krajów niż wasz. Więc umiejętność koegzystencji z nimi życia będzie czymś, czego jesteście w stanie się nauczyć w trakcie. W trakcie projektu, i nikt oczywiście nie oczekuje, że w trakcie tego interwiu powiecie: tak, oczywiście, właśnie wróciłam z projektu, na którym mieszkałam z trzema Hindusami, z Afrykańczykiem i z kolegą z Indonezji. Jeżeli takie doświadczenie macie, super rewelacja, ale nie musicie go mieć. Może być też tak, że takie doświadczenie też będzie działać na waszą niekorzyść. Bo ktoś powie, no dobra, skoro ona jest takim, obie ona on jest takim obierzy światem, tyle już widziała, tak często zmienia miejsca, w których żyła, żyje, no to istnieje ryzyko, że za chwilę z tego projektu ucieknie, bo coś tam się jej nie spodoba, bo na przykład nie jest konsekwentna. Więc puenta jest taka, że nie da się zbudować sensownego przekazu, jeżeli będziecie próbowali nim manipulować. Jeżeli nie będziecie pokazywali tego, kim naprawdę jesteście i o co wam chodzi, wcześniej czy później na którymś etapie to wyjdzie i okaże się, że gdzieś budowaliście jakiś domek z kart, jakąś, jakiś obraz siebie, który tak naprawdę nie jest prawdziwy. I będziecie najbardziej przegrani, jeżeli to wyjdzie w momencie, w którym już będziecie na projekcie. Dlatego nie róbcie sobie tego. Lepiej, żebyście posiedli wiedzę, że projekt DVS, ten konkretny, nie jest dla Was, w momencie, gdy rozmawiacie sobie przez kamerkę z kimś, kto jest daleko, daleko od Was i, i próbuje się dowiedzieć, czy, czy, czy możecie razem pracować. Znacznie lepiej poświęcicie mniej czasu, stracicie mniej nerwów, i jednocześnie dostanicie cenną lekcję, i dowiecie się czegoś o sobie. Gdy w sposób uczciwy, opowiecie o tym, o co wam chodzi, kim w tej chwili jesteście, czego szukacie. Bo może być i bardzo często tak jest, że wy nie wiecie jeszcze o co wam chodzi. I często jest tak, że nie wiecie, czego szukacie. Ale też w takich sytuacjach jasno to komunikujcie. Nie wymyślajcie jakichś celów, których kompletnie nie czujecie. Tak? Nie ma nic złego w tym, że 20, a nawet 25-letni człowiek, nie za bardzo wie, co tak naprawdę w życiu chciałby robić, i jakie są jego ostateczne cele. Często zdarza się, że wielu ludzi tego nie wie dużo, dużo, dłużej. Także nie miejcie z tego powodu kompleksów. Nie próbujcie udawać kogoś, kim nie jesteście. To jest podstawowe przesłanie dzisiejszego dzisiejszego odcinka o tym, jak nie. Jak nie przegrać interwiu, jak przejść przez nie. Tak czy inaczej wygranym. Bo jeżeli ktoś wam na końcu takiej rozmowy powie, słuchaj, powinnaś, powinieneś zastanowić się nad tym, czy ten projekt jest dla ciebie, dajmy sobie. Ja często tak robię i wiem, że inni rekruterzy również. Mówię o sobie, z którą rozmawiałem, mam takie, takie i takie wątpliwości, co do ciebie. Nie jestem pewien, czy ta motywacja jest rzeczywista. Nie jestem pewien, czy przemyślałaś i jesteś świadoma faktu, że będziesz oddalona o 3000 km od swoich rodziców i nie będziesz mogła do nich wpadać na, na herbatkę i sok co, co 3 godziny. Nie jestem przekonany, czy, czy ta czy tamta motywacja jest rzeczywistą motywacją, i dlatego proponuję ci, żebyśmy sobie to wszystko przemyśleli. Dajmy sobie trzy dni, zastanów się nad pytaniami, które masz do mnie, w kontekście projektu, o którym właśnie rozmawialiśmy. Ja zastanowię się jeszcze nad pytaniami, które mam do ciebie. Ewentualnie, które być może pomogą mi doprecyzować sobie to, czy, czy jesteś właściwym, właściwą kandydatką. Natomiast na, na dzisiaj nie podejmujemy jeszcze ostatecznej decyzji, obydwoje. Czy obydwaj zastanawiamy się nad tym? Ja za trzy dni umówmy się, wykonuję kolejny wideo, telefon do ciebie. I jeżeli podczas tej drugiej rozmowy uda nam się rozwiać wątpliwości, które dzisiaj mamy, fajnie, wówczas jesteśmy bardzo blisko finalizacji tego, że zostajesz naszym wolontariuszem wiesz. Jeżeli te wątpliwości pozostaną, no to wówczas porozmawiamy o tym, jakie, jeżeli będziesz oczywiście chciał, zainteresowany, zainteresowana będziesz, to, to możemy porozmawiać o tym, w jakim kierunku powinnaś pójść i być może możemy wrócić do rozmowy o, o tym, czy o tamtym projekcie za pół roku, za trzy miesiące, czy za rok. Także często te rozmowy kończą się w ten sposób i to jest, uwierzcie mi, całkiem dobre zakończenie. Bo pozwala wam na to, że nie, tra nie tracicie czasu w miejscu i z ludźmi, z którymi czulibyście się źle i którzy może i byliby okej okay dla was, ale nie w tym momencie życia, nie w tym momencie rozwoju, na którym jesteście. Tyle na dzisiaj. Dzięki za czas, który spędziliśmy razem. Wiem, te niektóre z tych filmików są trochę dłuższe niż pierwotnie zakładaliśmy. Wydaje mi się, że mimo wszystko efektywność wydaje się dość wysoka. Także nie chcemy tutaj iść na skróty, by tworzyć jakichś takich filmików, jakich też są tysiące w internecie, typu O, teraz pięć sposobów, jak wygrać życie, albo osiem sposobów na to, jak poderwać dziewczynę i gość czy gościuwa leci w jakimś tempie karabinu maszynowego, opowiadając wam. Zwykle piramidalne, bzdury, z dużym uśmiechem, z muzyką w tle, ale w gruncie rzeczy nic z tego tak naprawdę sensownego nie wynika, poza tym, że jest szybko, głośno. Także przyjęliśmy taką, takie założenie, że może czasem jest wolno, może czasem jest bez, bez tła muzycznego i bez jakiejś wielkiej dynamiki, ale staramy się dzielić z wami tym, co. Co rzeczywiście myśl, myślimy, czujemy, co wypraktykowaliśmy, na co mamy jakieś tam poparcie, jakieś wydarzenia, które popierają to, co mówimy i o których też możemy Wam opowiedzieć. Więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania dotyczące jakiegokolwiek aspektu tego, co, co powiedziałem, może coś jest dla Was niejasne, może coś jest na zbyt wysokim poziomie abstrakcji. Piszcie, pytajcie. Wówczas zobaczycie, że właściwie wydaje mi się, że wszystko, co mówię, jest jakoś ugruntowane w doświadczeniu, w tym, co, w tym, co się rzeczywiście już gdzieś tam wydarzyło w tej kilkuletniej praktyce naszej, naszej organizacji, tudzież innych zaprzyjaźnionych organizacji. I wiem to od ludzi, którzy. No, nie mają żadnego powodu, aby, aby mnie okłamywać, wręcz przeciwnie po prostu dzielą się dobrymi praktykami albo po prostu praktykami, bo, bo, bo zależy z jakiej strony patrzeć, no nie wszystkie one są, są idealne. Także taka formuła tych filmów jest, możecie ją lubić, możecie jej nie lubić, macie propozycję jakiegoś, jakiejś sensownej zmiany. Jesteśmy absolutnie otwarci. Ja mówię, dlaczego mówię tak, jak mówię. Nie wydaje mi się, aby skracanie tego do kilkunastosekundowych, jakichś wystrzałowych wypowiedzi było dla Was atrakcyjniejsze pod względem treściowym na dłuższą metę. Dzięki za oglądanie vloga IWS od A do Z. Pozdrawiam i do zobaczenia.